zaczniemy sobie od minusów, skończymy na plusach, nie? Wyszczególnimy, wypunktujemy, żeby inni rodzice też wiedzieli, biorąc ten model konkretnie, czego się spodziewać, jakie są plusy, jakie są minusy. Mało są minusy. Dobra, tylko dwa, okej. Cześć, witam Was dzisiaj w odcinku. Pawła już znacie i znacie go z odcinka Live z pomiaru wózka i tutaj Wam się gdzieś na górze wyświetli odnośnik do tego odcinka. Jak widzicie, Paweł przez te pół roku? Ile jeździsz teraz na tym wózku? Przez pół roku myślę, nie? Gdzieś tak. Prawie, przez pół roku. Paweł wrócił do formy, przybrał, wygląda świetnie i rehabilitanci widzicie, że zrobili kawał dobrej roboty ze względu, to widać po prostu po tobie od razu. Także ja Pawła znam, uwierzcie mi na słowo, Paweł, naprawdę chyba nigdy nie wyglądałeś tak dobrze jak teraz. No, to prawda. Słuchajcie, ale spotykamy się tutaj z jednego ważnego powodu. Chciałabym Wam tym odcinkiem uświadomić jedną rzecz. I tu już odbiegając stricte od tematu samych wózków. Nie ma sprzętu idealnego. Wybierając jakikolwiek sprzęt, czy to podnośnik, pionizator, czy to wózek inwalidzki, o którym zaraz będziemy rozmawiać, musicie być świadomi tego, że każdy sprzęt ma swoje plusy i minusy. I dziś przyjechałam do Pawła, bo znamy się z Pawłem już kilka lat. I to jest kolejny wózek, który robiłam tutaj Pawłowi. I z Pawłem chciałabym przeanalizować Wam konkretnie nowy model wózka, na którym Paweł siedzi. To jest Bravo Racer z Otto Bocka. I chcielibyśmy poopowiadać trochę na temat plusów i minusów tego wózka, bo Paweł jako świadomy użytkownik i uwaga, Wasze dzieci są świadomymi użytkownikami wózków, więc słuchajcie, co Wasze dzieci do Was mówią, bo naprawdę często dzieci mają naprawdę fajne przemyślenia dotyczące sprzętu i z Pawełkiem dzisiaj na ten temat właśnie porozmawiamy, bo Paweł właśnie takim użytkownikiem, takim świadomym użytkownikiem wózka jest. Bravo Racer jest wózkiem, który musiałam tutaj zastosować przy Pawle, bo Paweł jest typem, który bardzo często spotykam w pracy, ale ty jesteś takim ekstremalnym przypadkiem, bo Paweł ma bardzo wąską szerokość siedziska, czyli jest wąski w biodrach, ale jest za to bardzo, bardzo długi. I słuchajcie, Paweł bardzo mocno urósł w przeciągu bodajże roku, półtorej roku, po operacjach i tak dalej. On chyba śmignął, ile rodzice mi tu podpowiedzą, z 5 cm? Z 6? Może nawet więcej. Myślę, że więcej, więc musieliśmy szybko wymienić wózek na kolejny model, aby po prostu podążać za wzrostem Pawła. Wcześniej Paweł siedział na GTM Juniorze, gdzie konstrukcja ramy była zupełnie inna niż to, co widzicie w Bravo Racerze. I o tym właśnie chcielibyśmy dziś porozmawiać. Dobra, lecimy z tym koksem. Powiedz mi pierwszy minus tego wózka, który widzisz. Minus, że nie ma ram. Nie ma ramy z przodu. Spójrzcie, weźcie pod uwagę to. W GTM nie było. W GTM nie była z przodu rama, czyli mieliśmy siedzisko, przechodziło płynnie w podnóżek. Dzięki temu Paweł, tak był uczony też w Fundacji Aktywnej Rehabilitacji, w momencie przesiadania się, czy to na sofę, na łóżko, na krzesło, gdziekolwiek, na toaletę, zawsze miał gdzie się złapać. W Bravo Racerze zwróćcie uwagę, że tutaj tej ramy nie ma, więc pierwszym odruchem Pawła w momencie, kiedy przesiadł się na nowy wózek, było poszukiwanie tej ramy, no żeby ułatwić sobie przesiadanie. Ktoś bardzo wnikliwy będzie się czepiał, dlaczego nie złapać się tutaj, dlaczego nie oprzeć się o boczki. Słuchajcie, z nawykami nie dyskutujemy. I ja sama pamiętam, że zawsze na fundacji po paluchach żeśmy klepali, że trzeba łapać za ramę, bo rama w trakcie przesiadania jest elementem stałym, nieruchomym i nie pęknie tak łatwo, dlatego łapiemy za ramę. Tutaj tej ramy nie ma, nie?
Gdzie znalazłeś sobie miejsce, poczekaj, gdzie znalazłeś sobie zastępcze miejsce, żeby się przesiadać? Gdzie łapiesz wózek? Na hamulcach. Na hamulcach. Dobra, kolejny minus. Rodzice już zauważyli, że tutaj te kapsle z przodu po pół roku użytkowania zgubiłeś jeden kapsel, nie? Gdzieś po prostu odpadł. I to tak samo zgubiłeś, więc widzicie, te elementy plastikowe tutaj w tym Bravo Racerze tak nie do końca, bo więcej plastiku tak naprawdę tutaj nie ma. Dobrze, a jakie są atuty tego wózka? Jakie masz plusy widzisz tego wózka? Że jest lżejszy. Mhm. Czyli widzisz to, że łatwiej ci się przemieszczać, tak? Mhm. Mniej siły wkładasz w to, żeby jeździć, rozumiem, wyższy. Tak? Jest wyższy. Tak. Co wynika z po prostu ze zwymiarowania tego wózka. W tym momencie ty śmiało możesz podjechać sobie już pod blat, prawda? I tak dalej. Ale dla mnie, słuchajcie, najważniejszą rzeczą, która przeważyła w momencie wyboru wózka dla Pawła, była kwota, w której musieliśmy się zamknąć. A dla mnie było najważniejsze to, żeby znaleźć takie wymiary siedziska, które były mocno wsparły Pawła. Bo Paweł ma bardzo dużą tendencję do opadania na jedną stronę, do przemieszczania całego tułowia w jednym kierunku. To i tak już w tym momencie, uwierzcie mi, wygląda dobrze, było naprawdę wiele, wiele gorzej. Więc nie mogłam Pawłowi dać szerokiego siedziska, a Paweł tak naprawdę szerokość bioder ma jak 4-latek, bym zaryzykowała, 5-latek. Ty masz teraz ile? 12, nie? 12 lat. Więc widzicie, jaka jest w ogóle, jaki jest przestrzał. I to była dla mnie największa trudność, dlatego też popatrzyliśmy w kierunku Bravo Racera. I jeszcze jedna ważna rzecz. Ze względu na tak szybki wzrost, na tak intensywny wzrost w tym momencie Pawła, trzeba zwrócić uwagę, jaki mamy zakres regulacji na podnóżku. W GTM-ie rodzice mogą, tu kiwają głową zza kamery, w GTM-ie ja nie miałam tak dużego pola do wyciągnięcia w dół tego podnóżka, co skutkowało tym, że po prostu podnóżek był za krótki dla Pawła i Pawłowi te nogi wręcz w pewnym momencie miał je już pod brodą. Tu w tym modelu ten podnóżek można naprawdę mocno obniżyć w dół, tam zakres jest naprawdę spory i mamy dużo zapasu, to jest ważne. I ważna rzecz, bardzo mocno można manipulować całą platformą podnóżka w przód bądź w tył. Więc jeśli mamy dzieci, które wysuwają mocno nogi, faktycznie warto jest zwrócić uwagę na tą platformę, bo ona ma, słuchajcie, GTM ma tylko 3 albo 4 nawierty, chyba 3. 3. 3, nie? No dokładnie. A tutaj mamy 1, 2, 3, 4, 5, 6 punktów, w których my możemy regulować sobie ten podnóżek. To jest bardzo, bardzo, bardzo ważne. Kolejna kwestia to głębokość siedziska. Tutaj ja Wam później pokażę to na przebitkach, ale tapicerka, którą tutaj zastosowaliśmy, rośnie razem z Pawłem. Więc w momencie, kiedy Paweł otrzymał nowy wózek, zawinęliśmy maksymalnie tapicerkę, żeby nie wbijała mu się w podudzia. Ale w momencie, kiedy Paweł będzie rósł, a rośnie intensywnie, stopniowo będziemy tą tapicerkę po prostu wydłużać. Bo tutaj masz, tu jeszcze jest, jest odpowiednio dużo luzu. Zaraz Wam to pokażę też na przebitku. No spokojnie, nie? Tutaj jedna ręka ten. Dobra, chciałbyś coś dodać? Coś powiedzieć rodzicom, którzy ewentualnie będą brali pod uwagę ten wózek? Nie wiem. Nie wiesz? Dobrze. Raczej nie. Prawda jest taka, że wybór jest bardzo indywidualny i opowiedziałam Wam tutaj, jakie mieliśmy z Pawłem problemy i rozterki i co powodowało nami, że wybraliśmy właśnie ten model. Ile dzieci, tyle problemów, tyle rozwiązań, więc nie należy wszystkich wrzucać do jednego worka. To pewnie już wiecie z doświadczenia. No powiedz może rodzicom Paweł, czy w stosunku do GTM-a
który wózek dla Ciebie byłby lepszy, ten czy GTM, co miałeś? W sensie wygodniejszy? Tak? Ogólnie. Ogólnie. Który jest lepszy właśnie w porównaniu? Jakbyś mógł wybrać na i nie patrzeć, który na szali jest bardziej za. No, to jest dobre pytanie, tatusiu. Tatuś Andrzej, mam dobre pytanie. Ten teraźniejszy. Ten teraźniejszy jednak jest lepszy. Ale brakuje tej ramy z przodu, nie? Gdyby dało radę tak zmiksować dwa w jednym. Tu dołączyć gdzieś. Jeszcze się taki nie narodził, żeby wszystkim nie, dołączyć. Nie, niestety. Ale myślę, że tak naprawdę to chyba będzie jeden z ostatnich, tak naprawdę chyba ostatni wózek, co? Bo jak tak patrzę, to słuchajcie, ja Pawła poznałam, kiedy Paweł nie potrafił zrobić ani jednego kroku samodzielnie. Bez, wiecie, bez osoby trzeciej, która by go gdzieś podtrzymywała, wspierała. A w tym momencie Paweł chodzi przy chodziku. Więc to jest po prostu, to jest ostatni wózek, który ja tu robię i autentycznie ściska mi w gardle, jak o tym myślę, nie? Bo to jest kupa roboty twojej. To jest dobra praca twoja, fizjoterapeutów i rodziców, nie? To co? Żegnamy się, nie? Dziękujemy wam za to, że obejrzeliście ten odcinek i dawajcie łapki w górę dla Pawełka. Myślę, że chłopak naprawdę jak nikt inny zasługuje, nie? No, nie Pawełka, Pawła! Na razie, trzymajcie Pawełka się, Pawełka. Pawełka to ja mam swojego męża. Jesteś już chłop Paweł, słuchaj.